Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy tak, aby nie istniały zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Każdy pracownik ma obowiązek znać i stosować przepisy i zasady BHP. Przyjrzyjmy się teraz dwóm przykładom ukazującym zastosowanie przepisów BHP w miejscu pracy. Pani Magda pracuje w urzędzie, zajmuje stanowisko administracyjno-biurowe. Jeden z jej kierowników postanowił odejść z pracy. Jego stanowisko zostało zaproponowane pani Magdalenie. Bardzo chętnie przystała na awans. Pani Magda rozpoczęła pracę w nowym biurze. Wkrótce okazało się, że wykonywanie podstawowych czynności zajmuje jej znaczną ilość czasu. Dlaczego tak się dzieje? Na stanowisku panuje porządek. Pani Magda wie, gdzie znajdują się wszystkie narzędzia pracy i dokumenty. Mimo to zdecydowanie brakuje jej odpowiedniego komfortu pracy. Jak pani Magda mogłaby poprawić warunki pracy na swoim stanowisku? Pani Magdalena powinna wykonać ergonomiczną ocenę swojego stanowiska pracy. Powinna dostosować je optymalnie do swoich potrzeb. Okazało się, że poprzednik pani Magdaleny był wysokim, leworęcznym mężczyzną. To dlatego jego ustawienie stanowiska nastręczało tyle trudności pani Magdzie. Niewłaściwe było oświetlenie, ustawienie narzędzi i dokumentów, wysokość fotela i ustawienie monitora. Pani Magda ustawiła więc lampkę po swojej lewej stronie. Pozmieniała położenie najczęściej używanych narzędzi i dokumentów tak, żeby mieć je pod ręką po prawej stronie. Dopasowała do swojego wzrostu fotel. Odpowiednio ustawiła monitor. Oraz zoptymalizowała ustawienie innych sprzętów tak, aby były w zasięgu rąk. Po tych działaniach stwierdziła, że te same czynności wymagają znacznie mniej wysiłku. Teraz już pracuje jej się komfortowo. Pan Krzysztof jest właścicielem małej firmy zatrudniającej 9 pracowników. W firmie tej miał miejsce wypadek przy pracy jednego z pracowników. Skutkiem zdarzenia był uraz pracownika. Pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie. Zgłosił o zdarzeniu pracodawcy. Jakie działania powinien podjąć pan Krzysztof w związku z tym, że jest to mała firma i sam pracodawca pełni w niej zadania służby BHP? Pan Krzysztof powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe. Przede wszystkim należy ustalić przyczyny wypadku oraz sporządzić stosowną dokumentację. Pan Krzysztof powinien ustalić, czy wypadek można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, występujące w ciągu jednego dnia pracy. Jest ono spowodowane czynnikami zewnętrznymi, mającymi związek z wykonywaną pracą, mogącymi powodować uraz pracownika. Pracodawca powinien ustalić przyczyny wypadku, natychmiast je usunąć, żeby nie stanowiły zagrożenia dla innych pracowników. Powinien również ustalić, czy są osoby, które mogą być odpowiedzialne za powstałe czynniki zewnętrzne, które spowodowały wypadek. Następnie w terminie 14 dni od daty wypadku powinien sporządzić protokół powypadkowy, który należy przedstawić poszkodowanemu. Poszkodowany ma prawo do zastrzeżeń do protokołu. Jeżeli ich nie ma, powinien złożyć swój podpis. Protokół idzie następnie do kierownika zakładu. Kierownik powinien zatwierdzić protokół w terminie 5 dni od daty jego sporządzenia. Znajomość przepisów i zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią oraz obowiązek ich stosowania to nie tylko wymóg prawny. To sposób dbania o zdrowie wszystkich osób pracujących i przebywających w miejscu pracy.